Dzień dobry Państwu, wszemi wobec, witamy na dwóch kanałach. Witamy na kanale Kapitan Lisowski oraz na kanale Martin. Witamy, witamy. A witamy, witamy zacnego serdecznie. Gościa. Naszym wspólnym gościem jest Ania Dyner w dniu dzisiejszym. Witamy Cię serdecznie. Dzień dobry. Nagrywamy to 19 marca, kiedy jeszcze są fluidy z tego, co się działo w sobotę, czyli trzecie śniadanie, nie żebyśmy reklamowali inny kanał, ale powiemy tylko co do zasady. I jeśli się będzie podobało to, co my tutaj mówimy, to w niedzielę, a przepraszam, w niedzielę, no z wrażenia, jak czytałem ostatnie komentarze, to mi się poprzestawiał czas. Przepraszam. Ale to wszystko wina Jacka Obozy za ten komentarz, który wygrał Twittera na najbliższy kwartał. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja się prawie zadławiłam dzisiaj rano. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Otagujemy go na pewno, pisząc informacje o tym, że będzie takie nagranie. I teraz, jeśli się będzie podobało, pamiętajcie, lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie. Konta nasze twitterowe, każdego z nas, poczynając od Ani, polecamy, Martina, Kapitańskie, Maśka. Jak najbardziej. Zapraszamy do wspierania naszej twórczości niezależnej i wszystkim tym, którzy już to robią, bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz zaczniemy właśnie od tej niedzieli, która u mnie przez chwilę była sobotą. Powiem tak, Aniu, moje pełne szapuba. Miałaś przeciwko sobie de facto dwóch zgranych ze sobą adwersarzy. Piotra Zychowicza, którego lubię, i doktora. Więc tak, wytrwałaś, wytrzymałaś, tłumaczyłaś rzeczy oczywiście oczywiste. Do tego przepięknie się jeszcze w komentarzu odniósł komandor Goździewicz, który w sposób sięgający do abecadła prawniczego wyjaśnił, czego na temat prawa doktor nie wie. Też Czy coś pozdrawiamy dorzucisz pana od siebie? Komandora z całego serca. Oznaczymy. Pozdrawiamy. Oznaczymy. Tak, a ty, Martin, co na ten temat? Nie, ja po prostu jestem pod wrażeniem, bo tak naprawdę miałem czasem wrażenie, że w tej dyskusji na tym kanale, na tym śniadaniu, to tak naprawdę uczestniczyły dwie osoby. Po jednej stronie pani Dyner, nasz gość. Po drugiej stronie pan doktor. Natomiast reszta była tylko tłem i tutaj ja nie rozumiem pewnych sformułowań pana doktora, nie rozumiem jego myśli tak naprawdę, bo one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Przynajmniej w moim odczuciu, w niektórych aspektach po prostu to jest chyba jego tylko wyobraźnia tak działa, bo naprawdę można tutaj wymieniać wiele różnych aspektów, które powiedział. Z niektórymi się też zgadzam i tutaj też pani Anna też się nam zgadzała, jeżeli chodzi o brak ludzi do zbrojeniówki, bo tutaj jest problem. Pozamykanie szkół zawodowych w latach 90. skutkuje dzisiaj tym, co mamy tak naprawdę. Szkoły są znowu otwierane, a sam opuszczając kiedyś zawodówkę powiedziano mi, że zobaczycie za 15 lat, jaki będzie problem z ludźmi tak naprawdę, z zawodami, które po prostu będą na wagę złota. I dzisiaj mamy właśnie ten problem tak naprawdę. Mamy też jego słowa związane z rzeczami, które naprawdę dzisiaj to włos się jeży, bo naprawdę NATO istnieje. Istnieje też poza Ameryką i naprawdę Europa też należy do tego paktu. Natomiast jest coś takiego jak doktryna NATO, taktyka, certyfikaty i różne inne rzeczy, ale to już myślę, że to już pani Anna nam powie więcej, bo ja tego nie rozumiem. To po co w ogóle pewne rzeczy, skoro według pana doktora tego nie ma? Więc może pani Ania nam tutaj da odpowiedzi. Chyba, że wybierze taktyczne milczenie. No to w sumie też. Chyba wybiorę taktyczne milczenie. Oczywiście pewnie nam się zaraz i tak oberwie za to, że debatujemy bez głównego bohatera tejże debaty. Mnie się oberwie za urodę, za to, że jestem babą, za to, że się nie znam, za to, że tak ogólnie w ogóle jak można podważać różnego rodzaju tezy. Najczęściej oczywiście anonimowych troli, jakieś tam trzy literki, pięć cyferek. Jakby tu jeszcze cały czas jest, dlaczego ja mam ograniczoną możliwość komentowania na Twitterze. No właśnie między innymi dlatego, że nie bardzo mam czas i ochotę, żeby potem sprzątać cały przekaz, który tam jest. Zresztą jest to już rzecz od dawna, ja to praktykuję od dawna ze względu na to, że bardzo tutaj aktywizują się środowiska albo wręcz trolle wysłane z Rosji czy z Białorusi.
Zwyczajnie nie mam ochoty dawać im pola do popisu i tym bardziej nie mam ochoty debatować z kimś, kto w zasadzie nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby debatować. Znaczy, tak jak nie będę debatowała z moim sąsiadem, jednym z najlepszych naszych fizyków jądrowych na temat kwestii związanych z fizyką jądrową, bo na tym się totalnie nie znam. No tak samo jakby, wybaczcie, też nie będę wchodzić w polemiki z osobami, które cały czas wzywają do tej debaty, a w zasadzie nawet nie wiadomo do końca, kto to jest, dlatego że często są to po prostu konta nawet bez żadnej fotografii z jakimiś dziwnymi nazwami. Tu jeszcze złośliwie śmiałam się z bardzo bliską mi osobą przedwczoraj, że ja serdecznie współczuję wszystkim KGB-sznikom, którzy musieli to obejrzeć i tą całą debatę jakoś spiąć w całość. Ktoś, kto miał dyżur w niedzielę, musi mnie serdecznie nie lubić. No ale cóż, ich taka praca, moja też. Spieramy się tutaj o jedną istotną rzecz, to znaczy ja będę z uporem godnym lepszej sprawy mówiła o tym, co jest ważne z perspektywy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Ja zawsze mówię, że jej własne zdolności i sojusz, jego jedność. I dlaczego sojusz i jego jedność? No, wystarczy spojrzeć na doktrynę natowską, przepraszam, na doktrynę rosyjską z 2014 roku, gdzie NATO jest pokazane jako główny przeciwnik. Wystarczy posłuchać, o czym mówią elity polityczne rosyjskie, żeby zobaczyć, dlaczego to NATO jest tak istotne. I in the end of the day, jak już to nawet nie podziała, to może warto się zastanowić, dlaczego Szwecja i Finlandia do tego NATO dołączyły, gdzie przecież teoretycznie wcale by nie musiały. I to jako pewną anegdotę z wyjazdu do Sztokholmu sprzed niemal 2 lat, kiedy już Szwecja złożyła akcesję do sojuszu. Pamiętam, że też właśnie taka grono bezpieczniackie, tak, też z wojskowymi szwedzkimi, tak, żeby nie wyszło, że zupełnie znowu banda cywili, która o niczym nie ma pojęcia. No i właśnie jeden z nich zażartował, mówi tak: no dobra, wy Polacy macie dobre wojska lądowe, my mamy niezłą marynarkę wojenną, Finowie mają całkiem niezłe lotnictwo, razem damy radę. I tak uczciwie mówiąc, to jest chyba anegdota, która najlepiej chyba oddaje sens tego, o czym wielokrotnie rozmawiamy, czyli właśnie o tym, że mamy wzajemnie wobec siebie kompatybilne i kompleksowe zdolności sojusznicze. I chyba na tym polega też urok tego sojuszu, że nie trzeba inaczej. Warto oczywiście mieć zabezpieczone wszystkie zdolności, ale jeżeli gdzieś coś kuleje i z różnych powodów przez lata jakiś obszar był zaniedbywany, to możemy liczyć na to, że nas sojusznicy ewentualnie wesprą. W obecnym momencie naprawdę mamy grono państw, które wyraźnie nas wspiera w takiej wizji świata. I pomijając wspomniane Szwecję i Finlandię, to jest oczywiście Dania, to jest też Zjednoczone Królestwo, to jest też kilka innych państw, takich choćby jak Kanada, bo my też zapominamy bardzo często, że to też jest całkiem istotny sojusznik po drugiej stronie stawu, jak to się po angielsku mówi. Więc widzimy bardzo, bardzo wyraźnie, że jakby koalicja państw jest. No i to, co też jest moim zdaniem istotne, oczywiście, jeżeli analizujemy wnikliwie Traktat Północnoatlantycki, to znów ja będę z uporem godnym lepszej sprawy wracała do artykułu 3, bo zanim się uruchomi artykuł 4, a potem ewentualnie artykuł 5, to jeszcze jest dość istotna kwestia artykułu 3, czyli właśnie dbanie o te własne zdolności, które są jednocześnie w całości bądź w jakiejś części zdolnościami sojuszniczymi. I o tym też jakby nie można zapominać. To już domyślam się, co będzie w komentarzach, że ja przynajmniej jestem naiwną romantyczką, nie znam się i tak jak wspomniałam, baba, która kompletnie nie wie, o czym mówi. Teraz ja zacząłem, teraz spuentuję tą część, zanim pójdziemy dalej, jeśli pozwolicie. Więc po pierwsze, żeby się wypowiadać o kwestiach natowskich, to trzeba mieć na przykład poświadczenie bezpieczeństwa i mieć dostęp do dokumentów, które jasno pokazują, jakie są nie tylko procedury, ale i konkretne zadania na konkretnych kierunkach dla konkretnych rodzajów sił zbrojnych, konkretnych państw i co robią z tym konkretne dowództwa. To jest konkretnie wycieczka właśnie do pana doktora, a propos jego autorytarnego podejścia do tego, że on wie wszystko. Po drugie, to, że to wszystko istnieje i funkcjonuje, to od tego są też odpowiednie certyfikacje dopuszczające lub niedopuszczające danych jednostek wojskowych w danych krajach do spełniania, wypełniania zadań na potrzeby NATO.
Zgadza się, zgadza się. I to jest chyba najdelikatniejsze, co można powiedzieć o tym, co. A teraz z większej armaty. Z większej armaty. Jeżeli Kreml, władze rosyjskie, propaganda rosyjska za główny cel obrało sobie NATO i zdyskredytowanie go pod każdym możliwym względem, wbicie klina pomiędzy poszczególne kraje i doprowadzenie do jego w znacznej mierze neutralizacji lub też rozbicia, jest jasną wskazówką, że jest to ważna organizacja. Kolegialność oczywiście ma swoje niedomagania względem totalitarnego zamordyzmu i jednowładztwa, ale jednak jest i łączy nas ta idea demokracji pomimo wszystko i staramy się dostosowywać do sytuacji i teraz reagować szybciej. Częściej są różne odpowiednie spotkania, gremia się spotykają, decyzyjność jest znacznie szybsza niż to było jeszcze kilka lat temu. To jak w takim razie traktować kogoś, kto mówi dokładnie to samo, co mówi największy przeciwnik wskazujący nas na to jako wroga, to co można pomyśleć o takiej osobie, która tutaj będąc u nas wewnątrz, korzystając z dobrodziejstw wolności słowa, atakuje również tenże sojusz, który jest również obiektem ataku rosyjskiego. I to takie otwarte pytanie, a niech każdy sobie już na nie sam odpowie, co i jak w tym względzie. Witaj w Ale gronie pójdziemy dalej. Romantyków. Romantyków jak romantyków, świetnie, niech tak będzie. Ja trochę tego dotknąłem od prawdziwej strony, a co niektórym polecam. Jeszcze nie jest za późno, żeby mogli spróbować zostać rezerwistą, chociażby aktywnym, a nuż się będą nadawać, a może i nie. Ale pójdźmy dalej. I pozdrawiając wszystkich naszych kolegów, którzy komentowali wszystko, co się dotyczyło tego sympatycznego trzeciego śniadania, pozdrawiamy ich gorąco i od romantyzmu przechodzimy do faktów. A fakty na Białorusi są następujące. Białoruś wykonuje ostatnio trochę ruchów w postaci niezapowiedzianych sprawdzianów gotowości bojowej różnych jednostek. Wyciągają sprzęt, co najmniej batalion w tą czy w tamtą stronę przerzucają. No Białoruś nie jest tak rozległa, jak no, jest mniejsza od Polski, ale jednak trochę tych odległości jest. Przerzucają to. Część z tych jednostek podkreśla się ich samodzielność, na co zwracałem ostatnio uwagę po tym, jak tam wskazałaś ten 202 batalion samodzielny, którejś tam brygady. De facto ja już wiem na pewno, że on jest zalążkiem do tego, żeby w razie czego rozwijać ten batalion do większej jednostki. Zobaczymy, jak to będzie w drugiej połowie roku. Teraz kolejny batalion przemieszczony na kierunek litewski. No i różnego rodzaju służby również w tym przemieszczane, trenowane. Dodatkowo jeszcze zadyma wywołana przez niedawny artykuł Onetu. Co to się dzieje, że no, wręcz trzeba telefonować do właściciela firmy, której w domyśle oczywiście wszyscy wiemy, o jaką polsko-fińską firmę chodzi, żeby zrobił zdjęcia tej kupy piachu w pobliżu Brześcia, zwanej poligonem, bo tam się okopywały dwa, może trzy bataliony wojska białoruskiego, że to jest wielka zadyma i zagrożenie dla Polski, które należy wyśmiać co do zasady. No ale ten duet takie rzeczy robi, produkuje, bo nawet nie powiem, że pisze. No i teraz proste pytanie po takim wstępie. Jak myślicie, czego jest to oznaką? Czy to tylko odpowiedź na ćwiczenia, które u nas się ostatnio odbywały i końcówka ich jeszcze w sumie właściwie trwa? Czy jest to coś więcej pod kątem pokazania następnego obszaru zapalnego, identyfikowanego już zresztą wcześniej, czyli państw bałtyckich? Jak uważacie? Znaczy, wiesz, zależy jak na to popatrzeć, bo oczywiście oficjalnie rozpoczęty sprawdzian stanu gotowości bojowej białoruskich sił zbrojnych 11 marca, zgodnie z komunikatami Ministerstwa Obrony Republiki Białorusi, to jest między innymi odpowiedź na polskiego Dragona, który był elementem Steadfast Defendera i całego Steadfast Defendera. Czy tak jest? Oczywiście propagandowo na pewno tak. Oczywiście Białorusini nie mogli odpuścić i pozostawić bez odpowiedzi, że tak duże ćwiczenia były stosunkowo blisko ich terytorium rozgrywane. Natomiast co do sygnalizacji białoruskiej, tutaj też warto zwrócić uwagę, że jakby to nie jest do końca nic nowego. To znaczy, że te ćwiczenia w podobnej skali, w podobnym charakterze odbywały się w latach poprzednich. Tyle, że oczywiście doszedł nam od 2 lat kontekst wojenny. Doszło nam, jak inaczej zaczęły funkcjonować białoruskie siły zbrojne w ciągu tych 2 ostatnich lat.
Jak bardzo to sygnalizowanie wojskowe zmieniło się również, nazwijmy to, w wymiarze politycznym, bo jeśli faktycznie patrzymy, że elementy 19. Brygady Zmechanizowanej, która podlega Północno-Zachodniemu Dowództwu Operacyjnemu, zostały przerzucone tuż przy granicy z Litwą, to nam się zapala już pewna lampka alarmowa, biorąc pod uwagę to, o czym niejednokrotnie rozmawialiśmy, czyli ewentualnie czy i jak Białorusini tworzyliby, nie wiem, operacje osłonowe, operacje przykrycia jakiegoś rozwinięcia wojsk. I tu można odnieść wrażenie, że jakby tego rodzaju sygnalizacja ma miejsce. Warto zwrócić uwagę też, co zostało na dzień dobry w tym pierwszym etapie przerzucone. Oczywiście siły operacji specjalnych, które w cudzysłowie się okopały, zbudowały miasteczko namiotowe i zaczęły wychodzić na patrole, ale również na przykład ściągnięto tam komponenty walki radioelektronicznej. Czy jest to przypadek? Oczywiście nie jest to przypadek. I te siły operacji specjalnej operują właśnie w takim, a nie innym obszarze. Później dopiero dochodzą do nich kolejne komponenty wojsk lądowych. I znów, do pewnego stopnia to nie jest nic takiego, czego byśmy nie widzieli, ale też tak uczciwie mówiąc, rozmawiamy 19 marca, czyli 4 dni temu, rozpoczął się drugi etap tego ćwiczenia, tego sprawdzianu, coś co w naszej zachodniej nomenklaturze określamy często mianem snap exercises, gdzie tak naprawdę brygada, ta 19, ona została postawiona w stan pełnej gotowości i rozpoczęto pobór rezerwy, około 3 tysięcy rezerwistów. Do tego my sobie musimy jeszcze dorzucić kwestie związane z tym, że została zaangażowana obrona terytorialna na Białorusi. Czyli w zasadzie można byłoby zaryzykować tezę, że ta 19. Brygada zostało sprawdzone, jak ta 19. Brygada rozwija się ze stanu czasu pokoju na stan czasu wojny. No i to jest coś, co trochę jednak niepokoi. Zobaczymy, jak długo ten sprawdzian potrwa, czy on potrwa faktycznie do wiosennego poboru na Białorusi, co by się wpisywało w taki normalny kalendarz. Zobaczymy, czy będą jeszcze jakieś inne działania. Oczywiście w ten rejon zostały też ściągnięte komponenty z jednostek z zachodniego dowództwa operacyjnego, między innymi słynnej 6. Brygady Zmechanizowanej, 111. Brygady Artylerii, czy 11. Brygady Zmechanizowanej. I co ciekawe, jeszcze na co bym mimo wszystko zwróciła uwagę, to jest informacja oficjalna, że w tych ćwiczeniach brali też udział ci najemnicy grupy Wagnera, którzy ciągle na Białorusi są obecni. Co też właśnie jakby jest dodatkowym, nazwijmy to smaczkiem bardzo umownie, w myśleniu o tym, że tam na dzień dobry zostały rozwinięte siły operacji specjalnych. Pani Anno, jeżeli mogę, niech mi pani powie, czy wcześniej zdarzały się tak duże przegrupowania armii białoruskiej? Ja już nie mówię o ćwiczeniach Zapad, bo to jest normalne, ale w międzyczasie, żeby pomiędzy zgrupowaniami, czy tam dowództwami zgrupowań kierunków przemieszczano tak duże siły, czy próbowano już przejścia ze stopy pokojowej, czy powołano już kiedykolwiek rezerwistów i brygadę w stanie spoczynku, że tak powiem, czy pokojowej, w stanie pokoju rozwijano na stan wojenny. Czy przypadkiem jest tworzenie zgrupowania teoretycznie osłonowego, a tak naprawdę wzmocnionego ciężkim komponentem gotowego do działań ofensywnych tak naprawdę? To odpowiem tak, do 2022 roku aż takich rzeczy nie było, to znaczy te ćwiczenia były w ogóle o mniejszej skali i charakterze. Od 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej agresji pełnoskalowej na Ukrainę, to się zaczęło dziać. W zasadzie czasami można było odnieść wrażenie, że jednostki są po całej Białorusi przerzucane. Prawdopodobnie musiał dostać Aleksandr Łukaszenka i Ministerstwo Obrony całkiem niezłe środki finansowe na to, żeby to zrobić, bo mimo że Białoruś jest stosunkowo niewielkim państwem, to mimo wszystko taka logistyka, przerzucanie z jednego końca na drugi, to wymaga jednak sił i środków. Natomiast w ubiegłym roku podobny test, który teraz przychodzi na 19. Brygada Zmechanizowana, a przeszła 11. Brygada Zmechanizowana, czyli też w zasadzie zostało to przećwiczone, styl rozwinięcia, współpraca z
obroną terytorialną. Tam jest jeszcze w ogóle ciekawy smaczek. Oczywiście nie są to zupełnie całe komponenty obrony terytorialnej, to są przede wszystkim sztaby, ale to jest tak, że niezależnie, która jednostka z brygad, komponentów brygad przyjeżdża na dane terytorium, to tam w cudzysłowie gospodarzem jest OT lokalne, to znaczy, że jakby lokalne OT ma teoretycznie być kompatybilne z każdą jednostką, która na ich teren przyjedzie. No i to też moim zdaniem jest dość ciekawa informacja, jak to faktycznie funkcjonuje, jak też właśnie obrona terytorialna jest angażowana. Przyznaję uczciwie, że nie wiem do końca, jak to słynne narodne Japolcienie będzie zaangażowane, bo ono w teorii by się wydawało, że konkuruje trochę z obroną terytorialną, więc zobaczymy, czy ono faktycznie będzie dostawało jeszcze jakieś dodatkowe zadania osłonowe w stosunku do zgrupowań, które na przykład ćwiczą. Na razie nic takiego nie miało, znaczy takie informacje się przynajmniej na razie w dostępnych źródłach nie pojawiły. Pani Z tego, Anno. co rozmawiałem kiedyś z Maćkiem Korowajem, to akurat na tyle specyficznie jest robiona ta obrona terytorialna białoruska, że oni jako ten host w tym momencie są w stanie zabezpieczać wszystko na potrzeby tejże brygady wojsk operacyjnych, która tam trafia, począwszy od tych przewodników i tym podobnych, po bezpieczeństwo strefy tyłowej i zajmowanie w razie potrzeby i obrona takich punktów, które wymagają ochrony i obrony obiektowej, żeby one były na przykład, nie wiem, punktem ryglowym do działań manewrowych dla tych wojsk operacyjnych. I jeżeli oni to ćwiczą, to oznacza to, że w przypadku, gdyby doszło teoretycznie do wejścia w przestrzeń innego państwa, to oni będą od razu szli i wykonywali pracę zabezpieczenia terenu zajętego za plecami tej jednostki. Więc nie wolno nie doceniać tego komponentu Wojsk Obrony Terytorialnej. To wtedy to Narodne Jepalcienie z kolei będzie przejmować zadania obrony terytorialnej po wyjściu jednostek OT, które pójdą za wojskami operacyjnymi. operacyjnymi. Okej, okay, no to jest to w takim razie, to ma sens, bo ja się zastanawiałam właśnie, jak w to wszystko się wkomponuje ta samoobrona, nazwijmy to, bo to tak byśmy mogli na polski przetłumaczyć. Czy to też nie jest tak, Pani Anno, że strona białoruska poprzez te ćwiczenia rozwija swoje zdolności? Bo ja mam wrażenie, że to są już działania na szczeblu operacyjnym, więc tutaj powtórzenie tego, mamy tutaj już drugą brygadę, która przechodzi przez ten cykl operacyjny, daje nam do myślenia to całkiem poważnych rzeczach, jakie są ćwiczone na Białorusi, w białoruskim dowództwie. Ja bym w ogóle zwróciła uwagę to, o czym już trochę delikatnie wspomniałam, że od początku rosyjskiej agresji, a w zasadzie od ćwiczeń sojuszniczych zdecydowanie, które ją poprzedziły, armia białoruska jest praktycznie cały czas na poligonach i praktycznie cały czas prowadzi jakieś działania. Co dla mnie osobiście jest niesamowite, bo nie było czegoś takiego do 20 roku na pewno. Oczywiście był ten normalny cykl szkoleniowy w ramach regionalnego zgrupowania wojsk, były naprzemiennie realizowane tarcze Związku i Zapady, były ćwiczenia sił operacji specjalnych białoruskich i rosyjskich i tak dalej, ale to nie miało aż takiej skali charakteru, chociaż jedną rzecz trzeba Białorusinom oddać i to jeszcze właśnie doskonale pamiętam z tych czasów przed rokiem 2020 i tymi nieszczęsnymi, słynnymi wyborami prezydenckimi, że oni faktycznie bardzo poważnie zawsze podchodzili do ćwiczeń rezerwy. I to mi nawet moi znajomi, którzy byli powoływani do ćwiczeń rezerwy, mówili, że faktycznie znikają na 3 tygodnie, jadą na poligon i tam nie ma się cackania, po prostu jest normalne działanie, jakbyś miał za chwilę być powołany. To, co jest też ważne i na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę, że naprawdę musiały zostać duże środki przekierowane teraz na Ministerstwo Obrony Narodowej, z czym białoruskim on się zmagał przez bardzo wiele lat, bo przecież latami to mniej więcej budżet roczny wynosił 500 milionów dolarów, pół miliarda, tak? W ogóle rzecz, no w zasadzie na waciki pół żartem, pół serio mogłoby wystarczyć. No bywały momenty, że w zasadzie dzięki dużym ćwiczeniom, to Rosjanie im tam paliwo zostawiali, jakieś smary robili, naprawy sprzętu na miejscu i dzięki temu trochę to funkcjonowało. No teraz ta sytuacja się dość mocno zmieniła, no ale to znów to pewnie będzie bardziej pytanie do Was, pewnie bardziej do kapitana też pytanie o to, w jaki sposób my tak naprawdę możemy myśleć o roli sił zbrojnych Białorusi,
Jeśli sobie wyobrazimy sytuację, w której oczywiście Rosjanie będą w cudzysłowie gospodarzami, Rosjanie by próbowali prowadzić jakieś działania ofensywne, zwłaszcza w stosunku do państw bałtyckich, ale nie ma co się oszukiwać również wobec Polski, no to jednak to, co ćwiczą Białorusini obecnie, no każe nam podejrzewać, że ta rola byłaby dość aktywna jako właśnie taka wspierająca, zabezpieczająca działania Rosjan. Ja tutaj zaryzykuję rzecz następującą. Dopóki nie zostanie zamknięta sprawa Ukrainy, czyli wojny na Ukrainie trwającej, Białorusini, którzy nie weszli pomimo różnych nacisków do tej operacji, będą się trzymać z daleka. Natomiast uważam, że raczej nie będą chętni do tego, żeby być aktywną stroną wspierającą bezpośrednio w walce Rosjan przeciwko któremukolwiek krajowi NATO. Ale zakładam, że w kontekście tego, co oni już sobie wymyślili, to jest tam na pewno jakaś białoruska mniejszość i w razie potrzeby oni będą wchodzić jako siły rozjemcze, zabezpieczające i tym podobne. Jakąś formułę na to wymyślą, a że przy tej okazji rzeczywiście realnie będą wspierać działania rosyjskie, to jest rzecz dla nas oczywista. Natomiast tu Baćka będzie kombinował tak, jak to on umie, bo bezpośrednio on nie chce mieć konfrontacji z NATO. Nie, to Bezpośrednio uważam, że nie. Ale cwanie to zrobi. stuprocentowo się zgadzam. To znaczy, jednak on sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że to się skończy źle dla niego i dla jego państwa. I my możemy oczywiście z Łukaszenki się śmiać w wielu aspektach, ale ja jednak mimo wszystko, jak się tą Białorusią jednak naście lat zajmuję, to mam poczucie, że on jednak jest tym specyficznym, ale patriotą Białorusi, tak? Więc jeśli on i jego otoczenie mają ciągle z tyłu głowy konsekwencje wielkiej wojny ojczyźnianej. To, co Łukaszenka mówi non-stop, że 1/3 obywateli współczesnej Białorusi zginęła w trakcie prowadzenia działań wojennych w czasie II wojny światowej, no to tak naprawdę to jest ciągle bardzo istotna trauma i ryzykować historię dokładnie taką samą, z być może bardzo identycznymi konsekwencjami. Myślę, że on bardzo się nie kwapi, zresztą nadal uważam, że to jest ten jeden, jedyny punkt tego kontraktu socjalnego, quasi kontraktu socjalnego, takiego niespisanego oczywiście na kamiennych tablicach, ale który on realizował przez lata ze społeczeństwem, no to jest ten słynny slogan, że nasi chłopcy za granicą ginąć nie będą, więc myślę, że dlatego właśnie między innymi zrobił wszystko, żeby białoruskie wojska nie zostały wysłane do działań na Ukrainie. Ale też zrobi wszystko, żeby jednak tej konfrontacji bezpośredniej z sojuszem nie dopuścić, co nie znaczy, że nie będzie nas podgryzał hybrydowo razem z Rosjanami. Zresztą warto popatrzeć na statystyki Straży Granicznej, bo jak był spokój jeszcze w okresie zimowym, tak w ostatnich dniach zaczęło już być, bo tam teraz ta straż podaje za 2 dni statystyki, no to powyżej 200 prób przekroczenia granicy wbrew przepisom. Mam odsłuch z Podlaskiego, co się dzieje, no więc nawet tam się zaczęło historię i jak usłyszałam też przedstawiciele Czarnej Afryki, tutaj broń Boże, żeby nie oskarżyć o seksizm, ale czy rasizm, czy cokolwiek, ale to po prostu chodzi o określony pas geograficzne, więc no plus informacje, że być może jakieś dodatkowe loty będą do Mińska uruchamiane i tak dalej, to nas trochę nie napawa optymizmem. Finowie też z przerażeniem czekają na to, aż zejdą śniegi, bo w południowej Finlandii dopiero się zaczyna odwilż, śniegu jeszcze jest mnóstwo. Natomiast ponieważ w ubiegłym tygodniu byłam w Finlandii i rozmawiałam z fińskimi ekspertami, oni właśnie twardo się obawiali tego, że jeśli przyjdzie wiosna, to że będą mieli kolejną odsłonę kryzysu granicznego u siebie i próbują się do tego w jakiś tam sposób przygotować. Jeżeli mogę, Pani Anno, niech mi Pani powie, czy te ćwiczenia też może być tak, że mogą odzwierciedlać ten, powiedzmy, dla Łukaszenki, który jest cwanym lisem i powiedział to też profesor Boćkowski, który też mówił mi ostatnio na kanale o traumie związanej z tym, co się działo w 1944 roku, ilu Białorusinów zginęło później w marszu do Berlina tak naprawdę, bo brano do wojska wszystkich po drodze. To też nie jest zabezpieczenie
dla niego względem swojej armii. Na ile on jeszcze kontroluje fizycznie, powiedzmy, tą armię? Bo wiemy, że część oficerów miała być, że tak powiem, powiązana z Rosjanami, tak? Tutaj te kontakty z rosyjską armią też były armii białoruskiej, więc na ile on może być pewny własnej armii? No to jest dobre pytanie, na które chyba Nikt nie nie zna odpowiedzi. znajdziemy odpowiedzi bez bardzo dobrych danych wywiadowczych, które pewnie już mają najwyższe klauzule. Ja osobiście powiem tak, mam wrażenie, że byłby problem z częścią sił zbrojnych. To znaczy, część sił zbrojnych moim zdaniem będzie lojalna wobec państwa białoruskiego. To już nawet nie jest kwestia Łukaszenki jako Łukaszenki, tylko państwa białoruskiego jako takiego. Zwłaszcza będą to osoby, które. Powiedzmy, no mniej więcej są poniżej stopnia pułkownika, czyli powiedzmy oficerowie starsi. Ci, którzy niekoniecznie przechodzili wykształcenie w armii rosyjskiej i ci, dla których te już kilkadziesiąt lat funkcjonowania niezależnego państwa białoruskiego ma znaczenie. I zresztą o tym rozmawiano już dość dawno. Że te siły zbrojne białoruskie to nie jest taka oczywistość, że one muszą być bardzo lojalne wobec Rosjan. Część oczywiście tak. Między innymi sporo spekulacji było 2 lata temu, kiedy rozpoczynała się rosyjska agresja, czy w zasadzie pierwsza faza rosyjskiej agresji pełnoskalowej na Ukrainę. To też właśnie było zadawane pytanie, co by było, gdyby padł rozkaz pójścia na Ukrainę. A to czy cała armia by wykonała? No pewnie rozkaz byłby wykonany, ale co by Białorusini częściowo zrobili po przekroczeniu granicy, to już jest jedna sprawa. A druga sprawa jest właśnie taka, że no, część osób jednak twardo twierdziła, że nie wszystkim to się podoba. No, mówi o tym też bardzo mocno Walery Sachaszczyk, który obecnie jest, nazwijmy to, quasi ministrem obrony w rządzie Swietłany Cichanouskiej. I on też, mając cały czas kontakty, jak rozumiem, białoruskich sił zbrojnych, on pokazuje, że jednak to nie są całkowicie zrusyfikowane jednostki i że jednak ta białoruskość gdzieś tam ciągle istnieje. Bardzo No dobrze, dziękuję. ale ja tutaj przypomnę dwa zdarzenia. Pierwsze zdarzenie, jak pamiętasz, do ciebie pisałem, powoływałem się wtedy na naszą rozmowę o tych 300, którzy znikli z bronią w lesie. Potem się okazało, że w tamtym rejonie była akcja antyterrorystyczna. Okazało się to być prawdą, chociaż nie chciało mi się w to wierzyć, że rzeczywiście takie coś było. No ale wiele spraw jednak to potwierdziło. Druga rzecz. To, o czym też mówiłem z tobą i z Maćkiem Korowajem. Teraz będziemy obserwować, czy rzeczywiście te ćwiczenia będą się teraz zagęszczać i nasilać, skoro budżet na to jakiś się znalazł, czy rezerwiści będą przetrzymywani coraz dłużej w jednostkach i czy to się potwierdzi, że punkt kulminacyjny będzie w tym czwartym kwartale do maksymalnego rozwinięcia i rozbudowy istniejących jednostek. Dlatego ten 202 batalion samodzielny, jego wyjście ze starym, zaznaczam, sprzętem, to są niemodernizowane BWP-2, a oni modernizowali je. Więc gdzie są te modernizowane? Teraz też mnie to interesuje. I będziemy patrzeć, bo to rzeczywiście mogłoby sugerować, że końcówka roku może być bardzo nerwowa, a siły białoruskie zarówno po to, by ubezpieczać działania armii rosyjskiej oraz zapanować nad własnym społeczeństwem, będą po to aż tak rozwinięte. Znaczy, ja Wam powiem tak, w ogóle najbliższy rok będzie trudny, dlatego że w maju bodajże, jeśli dobrze pamiętam kalendarz, w maju przyszłego roku powinny się odbyć wybory prezydenckie na Białorusi. Maj przyszłego roku. Tak. O. I Łukaszenka już z trochę taką zazdrością, chyba po tych 80, prawie 8% Władimira Putina. No jednak on jemu trochę powyżej 80, ale no jednak nie było to Jest 80, challenge. to prawie narysowali. Powiedział wczoraj, w poniedziałek, że no będą musieli wziąć przykład z tego, jak prowadzi się wybory prezydenckie. Kampanie. Więc z jednej strony oczywiście możemy się pośmiać, trochę z tego pożartować, natomiast moim zdaniem, jak trochę do tego poważniej podejść, i to nie tylko jest kwestia rysowania wyniku, w zasadzie przedterminowe głosowanie to chyba Rosjanie odgapili od Białorusinów, tak uczciwie mówiąc, bo wcześniej czegoś takiego w Rosji nie było.
teraz jest, a to na Białorusi w zasadzie zawsze wybory trwały tydzień. I głosowanie, które na rozkaz marsz, na przykład jednostki wojskowe czy wojska wewnętrzne na Białorusi. Więc myślę, że ten najbliższy rok z punktu widzenia politycznego, on będzie niesłychanie trudny na Białorusi, bo spirala represji będzie rozkręcona, jednocześnie trzeba będzie ten czynnik strachu jeszcze bardziej wykorzystywać jako pewną próbę konsolidacji wokół Łukaszenki. To oczywiście może brzmieć dla nas dziwnie, może to brzmieć dla nas jak herezja, ale prawdopodobnie możemy domniemywać, że jednak mimo wszystko Łukaszence trochę ranking się podniósł w ostatnim czasie. No bo właśnie on przez te lata był gwarantem tego, że się na Białorusi nic złego nie działo, więc będzie mógł być może próbować grać tą kartą. No i jeszcze to jest ważne chyba też z naszej perspektywy, że też powinny się odbyć jeszcze w kolejnym roku, w sensie, bo w 2023 powinna była być tarcza związku. Ona taka była, ale jej nie było, tak? To znaczy teraz się okazało, że jednak ona była, tylko w bardzo okrojonej formie. A w 24 stop, w 25 powinien być zapad w takim układzie. No i teraz jeszcze zobaczmy, jaki zapad z leningradzkim czy z moskiewskim okręgiem No wojskowym, właśnie. no bo to będzie ciekawe, czy może się zdarzyć, że komponenty i z jednego, i z drugiego okręgu będą w regionalnym zgrupowaniu wojsk. Ja tutaj pod tym kątem jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie zrobione po stronie rosyjskiej, no bo w zasadzie to ile? Niecałe 3 tygodnie te okręgi teraz na nowo istnieją. No i też jest ta ciekawostka, że jednak obwód królewiecki został przypisany do leningradzkiego, czego przed reformą Serdjukowa nie było, bo to była odrębna struktura terytorialna. No, ale tam Więc z kolei jakaś grupa wojsk zostaje, jest tworzona i to imienia Rokossowskiego, tak? W obwodzie królewieckim. też No, powinniśmy ktoś musi wypełnić lukę po grupa 18 operacyjna korpusie. wojsk, tak. Tak, jakoś tak. Znaczy, no niestety nie są dobrze w te klocki historyczne, nazwijmy to. Wiedzą też, jak nazywać poszczególne jednostki. Żebym nie skłamał, właśnie to zagrali w ostatnim czasie, bo na kierunku estońskim, łotewskim oraz na terenie Białorusi, na kierunku litewskim, tworzone są trzy jednostki. Trzy brygady, tam jest teraz może 30-40%, głównie ludzi i trochę ciężarówek, to są motostrzałki. Żadna z nich nie ma numeracji, ale mają już przydzielonych, historycznie uzasadnionych ze strony rosyjskiej patronów, żeby było jasne. A na słuchu radiowym posługuje się pewnymi nazwami pewnych owadów, żeby identyfikować te jednostki. Dziwne to jest dosyć, bo zazwyczaj od razu numery się trafiały, a tutaj tak jakoś dziwnie postępują. A jednocześnie te jednostki mają być docelowo rozwijane do wielkości dywizji na tych terenach, czyli ma stacjonować dywizja rosyjska północnej części Białorusi de facto, która ma być tworzona od nowa, a siły, które Maciek Korowaj w swojej analizie doktrynalnej dokumentów rosyjskich wykazał jako przewidziane do ewentualnej akcji w rejonie państw bałtyckich na sześć armii ogólnowojskowych. Sześć armii ogólnowojskowych, z których każda przepisowo powinna mieć dwie dywizje i jedną samodzielną brygadę oraz wszystkie jednostki szczebla armijnego, czyli artylerię, saperów, OPL, śmigłowce bojowe i tak dalej, i tak dalej. Plus armia I to mniej pancerna. więcej, tak, sześć armii ogólnowojskowych, w tym jedna może być pancerna nawet. I takie rzeczy mniej więcej są. Więc tutaj musimy intensywnie patrzeć, co tam się tak naprawdę dzieje. Ale na razie to jest bardziej prężenie muskułów niż realne możliwości, bo tego ciężkiego sprzętu nie byli w stanie na razie dosypać do tych nowo tworzonych jednostek. No to w ogóle jest odrębna kwestia, to znaczy, dlaczego teraz ostatnio tak bardzo ten okres 3 lat jest wskazywany jako kluczowy? Bo znów 3 lata to jest planowanie budżetowe w Rosji i na te 3 lata środki są zarezerwowane na rozwój sił zbrojnych. 3 lata to jest też ten okres, kiedy przemysł zbrojeniowy rosyjski wiemy, że sobie poradzi.
wykorzystując komponenty, które wyszabrują, dostaną jakimiś dziwnymi drogami, przejdą, wyciągną z magazynów jeszcze nie wiadomo jak dawno już zakonserwowane. Te 3 lata mniej więcej szacuje się, i to też są szacunki wywiadów państw bałtyckich, że to jest ten okres, kiedy jeszcze Rosjanie jakoś sobie poradzą. No i 3 lata to jest moim zdaniem, jak tak dobrze spojrzeć, czas na realizację reformy Szojgu, to znaczy ona to jest ten moment, pytanie, czy ona wyjdzie, czy nie wyjdzie. Te 3 lata moim zdaniem będą kluczowe, również ze względu na działania zbrojne w Ukrainie. Im więcej Rosjanie tam ciągle będą strat ponosić, tym mniejsza szansa, że to zostanie zrealizowane. Ale jeżeli teraz znów załóżmy tylko na potrzeby tej rozmowy scenariusz, który pewnie nie będzie miał miejsca, natomiast pesymistyczny dla nas, to znaczy my nie robimy nic, Rosjanom się wszystko udaje, no to możemy się za 3 lata faktycznie moim zdaniem obudzić w sytuacji, w której my będziemy mieli do czynienia po tej drugiej stronie z armią typu masowego. No i teraz pytanie, czy my jako mimo wszystko NATO jesteśmy do tego gotowi, bo lat temu 30 parę NATO było gotowe do walki z armią typu masowego. Potem się bardzo dużo rzeczy pozmieniało. No i teraz to też jest rola chyba nas jako jednego z państw członkowskich, żeby to uświadamiać, że ten typ armii, z którą być może nam się przyjdzie zmierzyć, będzie zupełnie inny. Także ja po prostu uważam, że te 3 lata są absolutnie kluczowe z naszej perspektywy. I to się też jakby wpisuje w to, o czym mówisz, czy tak duże siły i środki Rosjanie będą w stanie postawić stosunkowo blisko granicy państw bałtyckich. Dużo To bez zależy od. zakończenia sprawy na Ukrainie, to nie ma szans na Tak, tą dużo chwilę. zależy jednak od Ukrainy i tego, jak będzie przebiegała tam walka tak naprawdę, ale to też zależy wszystko też od, że tak powiem, Europy i od Stanów Zjednoczonych. Zresztą dzisiaj się pojawiła informacja prezydenta Zełenskiego, który mówi, że decyzja Stanów Zjednoczonych jest kluczowa dla Ukrainy o wsparciu, więc tutaj wszystko przed nami. Natomiast no, w negatywnym scenariuszu może się okazać, że jeżeli Ukraina nie pociągnie, że tak powiem, brzydko, no to możemy się spodziewać jednak tej konfrontacji. Ta konfrontacja w sumie według Rosjan tak jest z NATO od wielu, wielu lat. Więc to jest nic nowego tak naprawdę. Przejdziemy tylko na inny etap, tak? Z cyberwojny czy wojny hybrydowej przejdziemy na wojnę konwencjonalną z możliwością ewentualnym użycia broni jądrowej. Znaczy, oby nie, Oby oczywiście nie. Rosjanie też będą umiejętnie starali się to napięcie budować, wymusić szantażem być może jakieś działania, no bo oni też chyba mają mimo wszystko świadomość, że taka pełnoskalowa konfrontacja z państwami NATO się nie skończy dobrze. Ale wspominał pani Anno ostatnio Władimir Putin o tym w odpowiedzi dla Macrona, że Rosja nie jest zainteresowana wojną atomową i uderzeniami atomowymi, więc preludium do III wojny światowej. Ja wiem, że to jest straszak i to jest znowu tutaj propaganda rosyjska, która buduje swoją narrację przeciwko temu, żeby państwa NATO czy kraje natowskie, nawet nie chodzi o kraje natowskie, kraje, poszczególne kraje nie wysyłały wojsk do Ukrainy tak naprawdę. Przecież mamy tutaj, to jest odpowiedź do Macrona, który już sugerował wielokrotnie o tym, że Francja rozważa wysłanie wojsk swoich francuskich na Ukrainę przecież. A to jest oczywista sprawa i ten szantaż jądrowy, on się będzie pojawiał, bo Rosjanie sobie też doskonale zdają sprawę z tego, że informacyjnie jest to majstersztyk dla nich do rozgrywania. Niezależnie od tego, że jednak mają słabsze siły jądrowe, niezależnie od tego, że jest bardzo wiele wątpliwości, w jakim stanie część tej triady w ogóle jest i ile byliby w stanie Rosjanie odpalić rakiet. To znaczy dla nas to jest tak w ogóle średnia opowieść, bo w zasadzie może to się dla nas skończyć, nawet jak będą w stanie, nie wiem, użyć jednej źle, jak będą w stanie użyć 1/10 swojego arsenału. Tyle, że oni to muszą brać w kalkulacjach swoich, no bo jak się okaże, że oni staną, bo tutaj rozmawiamy już tak naprawdę o konfrontacji amerykańsko-rosyjskiej, że oni staną, nie za bardzo będą mogli zaszkodzić. Znaczy oczywiście zaszkodzą, ale w jakimś ograniczonym zakresie, a Rosja zostanie zdmuchnięta de facto arsenałem jądrowym amerykańskim, no to też jakoś jest tam brane pod uwagę, przy czym to oczywiście też, żeby nie przestraszyć wszystkich państwa za chwilę, że Boże, my tu już wieszczymy trzecią wojnę światową,
która będzie wojną nuklearną, to też nie jest tak, bo też warto patrzeć na to, jakie zdolności sygnalizują Amerykanie, że oni też bardzo by chcieli uniknąć tej konfrontacji jądrowej. To, co zresztą Amerykanie sami upowiedzieli przy okazji wojny w Ukrainie, mówiąc, że jeśli zostałaby użyta taktyczna broń jądrowa, to oni odpowiedzą konwencjonalnie itd., itd. Więc to też nie jest dla nikogo takie proste, że nie wiem, wciskamy sobie ten czar czerwony guzik, już niech się dzieje co chce, tak? Więc to też moim zdaniem jest ważne. Natomiast stosowanie szantażu jądrowego, trik, który jest znany, lubiany przez rosyjską propagandę. Właśnie ostatnio też z ekspertami z innych państw, trochę ironicznie, no mnie się czasami włącza czarny humor białoruski. Zażartowałam, że no wiecie, my to jesteśmy trochę już przyzwyczajeni do tego zagrożenia. W sumie już od zapadu 2009 Rosjanie testowali nuklearne uderzenia na Warszawę. To już dla nas to jakby taki szantaż, no okej, okay, no, to co następnego? Czym nas jeszcze zaskoczą, tak? Niektórzy chyba nie zrozumieli do końca mojego złośliwego poczucia humoru, ale no to mniej więcej trochę tak jest. To znaczy Rosjanie też muszą tak naprawdę uważać tym eskalowaniem jądrowym i straszeniem, bo w końcu tak naprawdę nikt nie będzie, albo dojdzie do sytuacji, kiedy oni faktycznie będą musieli użyć, bo już powiedziało się A i trzeba będzie powiedzieć B, czego oni też moim zdaniem nie chcą tak naprawdę, no albo będą musieli znowu spasować z takim straszeniem właśnie, żeby uniknąć takiej sytuacji, kiedy już to, co obiecali, będzie musiało zostać wykonane. Ja tutaj dorzucę od siebie jeszcze jedną rzecz. Oprócz tego, że najważniejszym elementem do wykorzystania w broni nuklearnej, czyli niekonwencjonalnej, jest to, że się ją po prostu ma i się nią straszy, bo kiedy się już jej użyje, to ona już przestaje być czymś nadzwyczajnym i to ten strach, no już po prostu jak się stało, to już przestaje być taki ważny. O tyle Amerykanie wkurzeni tym, co się wydarzyło, odpalili według moich informacji, bo to też potwierdzają Kanadyjczycy, program Thor. Czyli program zdolności do bombardowania z orbity celów naziemnych przy pomocy pocisków kinetycznych, znany z obrazków takich jak z filmów G.I. Joe, Czas Kobry. Mniej więcej takie coś, a ponad 20% amerykańskich zdolności przemysłu kosmicznego to obsługują firmy kanadyjskie, żeby było jasne. Ponad 20 nawet i naprawdę na bardzo wysokim poziomie technologie kosmiczne są w Kanadzie, o czym nie wszyscy wiedzą, a większość nie docenia. Ania dzisiaj mówiła o tym, że rola Kanady jest nie Ważne. taka sobie mała, jak się co niektórym wydaje. Więc. Dobrze dla Kanady, chociaż ja cały czas uważam, że my za mało ją doceniamy tak naprawdę. Bo to się wydaje, że taki kraj, który siedzi sobie cichutko w tej Ameryce Północnej, udaje, że go nie ma, to tak do końca nie jest. Cała sfera północna, czyli okołobiegunowa, to połowę aktywności ważnych wszystkich w tamtym rejonie wykonują właśnie oni. Uzupełniają ich Amerykanie, albo się z Amerykanami uzupełniają i nie wolno zapominać o tym, że Kanada jest aktywnym uczestnikiem całego wyścigu gospodarczego i militarnego w strefie podbiegunowej. No i jest też ich reprezentacja w państwach bałtyckich, tak? No nie bez powodu Kanadyjczycy są. No są Dokładnie, ważnym jest tam partnerem też ich NATO przecież. komponent. I w razie wspierania. To jeżeli na naszym centralnym kierunku, wiadomo, na tym teatrze działań Amerykanie będą, no Niemcy i tak dalej, na południowym Francuzi, właśnie rozbudowa tych baz w Rumunii, gdzie będą dwie tak wielkie bazy, z tym jedna większa niż Ramsztajnowska, i Francuzi będą aktywnie w tym uczestniczyć, to o tyle właśnie w pasie północnym, gdzie też Amerykanie będą wspierać państwa nordyckie tamtejsze, to również tam też występuje od razu Kanada, chociażby dlatego, że część jednostek jest świetnie przystosowana do tych warunków klimatycznych. A to Więc też jest ważne. Kanada jest poważnym graczem, przez wielu niedocenianym. Okej, i teraz ten wyścig zbrojeń, który w tym momencie się przez Rosjan odpalił w kosmosie, spowoduje, że Rosjanie znowu będą mocno obrywali finansowo, jeżeli dalej w to wejdą. I jedyni, którzy będą w stanie coś z tym zrobić, będą Chińczycy. Tu niestety mają pewne osiągnięcia i możliwości coraz większe, niestety. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Mnie interesuje, dlaczego w tej chwili przewodniczący Xi wybiera się do Francji. Tak jakby chciał spacyfikować tą szarżę strategiczną Francuzów, a raczej Macrona, który wykorzystując swoje okienko historyczne, o czym rozmawiałem świeżo z Aleksandrem Olechem, ale na tą chwilę materiał jest niedopuszczony do emisji.
Nie wiem, znaczy wiem, jedno zdjęcie się nie podobało, ale myślę, że przebrniemy to. I akurat rozmawialiśmy, zanim się dowiedzieliśmy o tym, że przewodniczący Xi pojedzie do Francji, no bo po co on może tam jechać? Po tym, co teraz w ostatnich tygodniach robi Macron, jak kompletnie zdjął sobie błotniki, że tak powiem, z ust i wprost wali w Kreml jak w bęben Rolling Stonesi w pewnych sprawach i mówi, co może się zdarzyć, w razie czego, jakie kolejne tabu i czerwone linie zostały przez niego skasowane, co jest w końcu dosyć adekwatną odpowiedzią na to, co robią Rosjanie. I co powiedział, że narzucanie sobie ograniczeń przez nas, przez NATO, jest irracjonalne w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto żadnych ograniczeń nie respektuje. To też ważne słowa. To Xi jedzie tak jakby sprawdzić realność tego, o czym mówi Macron, i może spróbować złagodzić to, co on robi, żeby ten efekt jak gdyby osłabienia NATO poprzez no, dysfunkcję, jaka jest obecnie w Stanach, uzyskać. Bo jednak Chińczycy intensywnie Chiny wspierają w taki czy inny sposób politykę Putina. Bo to są nawet bardziej osobiste relacje Xi z Putinem niż Chiny-Rosja, bo tu są różne rzeczy, ale personalnie oni dwaj lubią się. Co wy na to? Ja kompletnie się nie znam na tym, ale jeden wątek, który moim zdaniem warto dorzucić, bo Francja, Rosja i Chiny to się kojarzą momentalnie z Afryką i z interesami na tym kontynencie. Tak. Ja śmiem twierdzić, że część reakcji Macron była związana właśnie z tym, że Rosjanie im za bardzo nadepnęli na odcisk Oczywiście. w Afryce. I bardzo dobrze, to znaczy ja się akurat bardzo cieszę, że to miało taki, a nie inny efekt, bo jak myśmy wskazywali, że Rosjanie będą tworzyć problemy również na kontynentach takich jak Afryka czy Ameryka Południowa, to nie każdy na nas patrzył z właściwą powagą, tak bym powiedziała. Oczywiście rozmawiam o perspektywie tak 5-6 lat do tyłu. Natomiast teraz się okazało, że jak najbardziej stało się to faktem. No i sądzę, że tam też ten komponent afrykański będzie dość mocno na agendzie, ale to jest tylko, powiedzmy, coś, co zgaduję, bo nie jestem ekspertem od tego obszaru geograficznego, więc to jest tylko rzecz, która wydaje mi się, że jest logiczna z perspektywy tego, co się dzieje w sferze bezpieczeństwa. Jeżeli można Martin? to, jeżeli można oczywiście, to ja bym dodał swoje 5 groszy, bo fakt jest faktem, że tutaj Rosja, Chiny są dość mocno zaangażowane w Afryce, gdzie kiedyś jednak to Francja, że tak powiem, miała swoje największe możliwości z Wielką Brytanią. Natomiast dzisiaj, no tak, tutaj już padło informacja o tym, że jednak rozgrywka pomiędzy Rosją, Chinami w Afryce i Francją ma miejsce, to ja myślę też, to też padło w debacie czy w śniadaniu, że Europa potrzebuje przywództwa tak naprawdę i Macron tutaj też pokazuje, że on może być tym przywódcą, który poprowadzi czy to Unię Europejską, czy też państwa Europy w przyszłość tak naprawdę. To pytanie tylko, czy ktoś mu to powiedział, bo to jest jego całkowita metamorfoza, czyli takim, jakim on był, nim zaczęła się wojna, gdzie próbował dzwonić do Putina, rozmawiać z nim i był takim człowiekiem uległym, a dzisiaj mówi o wprowadzeniu armii francuskiej na terytorium Ukrainy. No to są dwa przeciwstawne bieguny tak naprawdę. On ma świadomość tego, co mówi i ma świadomość tego, co się stało w przeciągu tych 2 lat tak naprawdę. I to, w jakiej On roli może być tłumaczony przez Francja. swoich, on tłumaczony przez swoich współpracowników, co robi? Raz jeszcze wraca do oryginału swojego, który powiedział, przypominając, że on jednak woli to w ten sposób mówić. Dokładnie. Mamy też tutaj, on też, to nie jest tak, że to się wzięło z niczego. Popatrzmy dzisiaj na francuskie firmy zbrojeniowe. Dzisiaj mamy skok francuskich firm zbrojeniowych, które mają podpisane kontrakty na miliardy euro i to się powiększa. Dzisiaj, jeżeli Rosja ma spadek o ponad 50%, jeżeli chodzi o eksportera uzbrojenia, to dzisiaj mamy wzrost, bardzo duży wzrost. Nawet nie wiem, czy Francja już nie przeskoczyła chyba na drugie miejsce. Przeskoczyła, to są Tak. najnowsze Tak, dane z weszła na drugie na miejsce. drugie miejsce w eksporcie broni. Tak naprawdę to dzisiaj możemy mówić o tym, że to Francja wyrasta, a nie Niemcy, na lidera Unii Europejskiej czy państw europejskich, które może poprowadzić resztę pod swoim skrzydłem. Tym bardziej, że też padły słowa Macrona odnośnie parasolu atomowego dla innych państw Unii Europejskiej, tak?
Więc tutaj, mając te 390 głowic, czy 400, jak tam niektórzy mówią, no zawsze to jest broń atomowa, tak? I wciągnięcie pod parasol ma znaczenie. Ja w ogóle powiem uczciwie, tak nawet patrząc na tą naszą dzisiejszą rozmowę, że Putinowi się udały niesamowite rzeczy. Finlandia i Szwecja w NATO, Macron, który w ogóle zmienia swoje podejście niemalże o 180 stopni, Francja z państw, znaczy człowiek, który mówi o śmierci mózgowej NATO, nagle zaczyna mówić o znaczeniu sojuszu i kwestiach związanych z twardym bezpieczeństwem. Po prostu to jest wręcz niesamowite, co jak na dotknięciem pewnej różdżki się zadziało po naszej stronie. Ale to też moim zdaniem jest bardzo cenna informacja właśnie, jak są wszyscy ci malkontenci, którzy mówią, no dobra, co robi NATO, co robią państwa członkowskie, co się w ogóle dzieje, no to właśnie się wbrew pozorom dzieje bardzo dużo. My Sporo. może nie zwracamy na to aż tak uwagi w pędzie codziennego życia, ale tak na dobrą sprawę ja cały czas staram się wielu osobom mówić i też wielu osobom pokazywać, że to jak NATO i NATO jako NATO i państwa członkowskie zadziałały wobec Ukrainy, która znów będę powtarzać z uporem godnym lepszej sprawy, nie jest objęta sojuszniczymi gwarancjami bezpieczeństwa, niezależnie od tego, co by się Żadnymi tego typu. mówiło o jakimś tam, nie wiem, quasi członkostwie. No nie ma czegoś takiego. Znaczy, jak nie można być w kawałku w ciąży, tak nie można być w kawałku w NATO. No sorry, nie. I generalnie rzecz biorąc, to skoro sojusz się ruszył do tego stopnia, no to co by było w przypadku państwa członkowskiego jednak, gdzie chodziłoby tak naprawdę o również wiarygodność wszystkich pozostałych sojuszników. Więc wydaje mi się, że to też musimy brać pod uwagę. Tak, wiem, jestem romantyczką. Ale to nie chodzi o romantyzm, panie Ando, to chodzi o rzeczywistość. Tak działa sojusz. Mi się przypomina Ja to wiem, tylko filmik jakby... prezydenta Czech, który poszedł do przedszkola i pokazywał słomkę dzieciom, któremu łamał, i mówił: to jesteśmy my. Ale wziął 29 słomek i powiedział: to jest sojusz, czy tam powiedzmy więcej tych słomek było, tak? I już był problem, żeby to złamać. Więc on pokazywał w bardzo prosty sposób, jak działa sojusz. Jeżeli dzisiaj mówimy, że punkt piąty, no to nie zawsze oznacza, że to będzie wsparcie militarne. Ale jest jedna rzecz, która mówi: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Każdy ma świadomość, jeżeli ja nie ruszę teraz, to ja mogę być w takiej sytuacji, że ktoś mi odmówi pomocy. A A nie tak. tak nie działa sojusz. Poza Więc wszystkim jest jeszcze jeden aspekt, to znaczy my sobie też musimy zdawać sprawę, że w takiej sytuacji my nie musimy mieć wszystkich 32, czy 31 bez nas, sojuszników obecności wojskowej na naszym terytorium, bo się w cudzysłowie nie nie pomieścimy. To pomieścisz. znaczy, złośliwie mówiąc, gdyby każdy jeden sojusznik, każdy jeden wysłał po jednej brygadzie, to mamy 31 brygad na dzień dobry, więc jakby to, a jedna brygada w skali każdego, znaczy oczywiście są kraje, gdzie byłoby to wyzwanie, ale dla większości państw to w ogóle okej, no jedna brygada, o czym my w ogóle rozmawiamy, więc to też pokazuje nam znaczenie, ale na przykład, nie wiem, jeśli powiedzmy Portugalczycy czy Hiszpanie zapewnialiby dodatkowe zdolności, niekoniecznie musząc być tutaj fizycznie na miejscu, to też to jest wartość, niesamowita wartość dodana, tak? Ale pamiętajmy, że w takiej sytuacji o tym właśnie było, są pewne specjalizacje w ramach poszczególnych grup krajów. I teraz taka Portugalia i Hiszpania, co mogą robić? Będą zabezpieczać konwoje przewożące ze Stanów jednostki i sprzęt, bo to musi płynąć statkami. Kanada również to samo zrobi, więc te kraje z tymi flotami, z dostępem bezpośrednio do Oceanu Atlantyckiego już to zrobią. Oni nie muszą do nas przysłać fizycznie żołnierzy. Oni zrobią świetną robotę, zabezpieczając transport do Europy tego, co jest potrzebne. A na Lotnictwo przykład ich wtedy może się. armia wojenna Wielkiej Brytanii będzie mogła sobie popłynąć na daleką północ i tam się nagle pokazać, tak? I to jest w ogóle też niesamowite, bo znów, jeśli spojrzymy na mapę, no to my mamy oczywiście odcinek granicy z Rosją dość krótki, z Białorusią razem licząc, no to będzie pewnie kilkaset To jest kilometrów. 400 parę kilometrów razem tego narożnika. Więc jakby, no to weźmy to pod uwagę. Nagle granica fińska 1300 kilometrów. Do tego dokładamy jeszcze i teraz sobie wyobraźmy, no ile ma front na Ukrainie w tym momencie? Mniej niż 1200 aktywność kilometrów. 1200. no to mniej niż liczy sobie sama granica fińska. A to by trzeba było jeszcze go poszerzyć, wydłużyć, gdzie my mamy o wiele lepsze zdolności logistyczne, wiele lepsze zaplecze materiałowe.
Ktoś tam też w jakimś komentarzu, no Rosja ma surowce, będzie samowystarczalna. Ha, a Norwegia to niby nie ma. My nie Oczywiście. mamy jakby po naszej stronie zabezpieczenia materiałowego, jakby biorąc pod uwagę, a nie wiem, Kanada i Stany też nie mają. Ale ja tu jeszcze zaznaczę jeden mit, bo my mamy tyle, że tak powiem, mięsa, które możemy rzucić na front. I taka liczebność w ogóle. Moment, moment. Jaką liczebność ma NATO, jeżeli chodzi o potencjał ludnościowy? Przepraszam. Patrząc na Unię Europejską, jest nas 500 milionów, do tego dochodzi 200 ile milionów obywateli amerykańskich, plus jeszcze dziesiątki milionów obywateli kanadyjskich, tak? No jeszcze Nowa Zelandia, Australia, bo to dominium, w zależności jak to będzie później w razie czego wykorzystywane, tak, jeżeli chodzi o Anglię. Natomiast słuchajcie, no, każdy się specjalizuje. Wielka Brytania, lotnictwo, flota ma komponent lądowy. Francja komponent lądowy, komponent odstraszania, tak? Mamy lotnictwo, mamy marynarkę. Można użyć na wielu kierunkach. Tu nie trzeba przerzucać całej armii francuskiej, bo ona może być dysponowana w różnych kierunkach tak naprawdę. To NATO ma inicjatywę, jeżeli zostanie zaatakowane, ze swoim potencjałem obronnym tak naprawdę, który jest nie tyle obronny, co jest gotowy do każdego spektrum działania, czy to ofensywnego, defensywnego, czy kontrakcji, czy naprawdę różnych aspektów. No to teraz mam pytanie. Jeżeli się komuś wydaje, że NATO nie jest gotowe, jest gotowe, ma jednostki, które są, że tak powiem, przygotowane do szybkiego przerzutu. Ma szpicę, która została już powołana kilka lat temu. To mówi się nawet o 100 tysiącach żołnierzy. To nie jest mało w dzisiejszych realiach. Dzisiaj ten żołnierz jest uzbrojony zdecydowanie lepiej niż w czasie II wojny światowej. Jeżeli komuś się wydaje, że dzisiaj żołnierz, siła ognia danej jednostki przewyższa wiele formacji z okresu II wojny światowej. Od tego zacznijmy. Ja to w Czyli ogóle wiele tutaj się. większych formacji. Tak, ja się uśmiecham. Jeżeli Państwo nie czytaliście, to jest trochę taki military fiction, ale ja uwielbiam tą serię. www.1939.pl. To jakby potem są kolejne książki. Jakby ta pierwsza jest taka, że po prostu jednostkę polską za komponentem amerykańskim cofa w czasie z 2007 do września 1939, gdzie nagle oni się znajdują na bezpośrednim zapleczu. Niemieckim III Rzeszy. No i na twardych z Mi-24 szyłkami i tak dalej wkraczają do akcji. Oczywiście ta książka ma słodko-gorzkie zakończenie, ja nie zdradzę, ale to jest w ogóle niesamowite, co jeden twardy, podkreślam, nie leopard, bo tam byłoby jeszcze bardziej wilki, gdyby leopardy się z tygrysami mierzyły, to znaczy wnuczek strzelałby Wtedy do nie było dziadka, szans na ale... tygrysy nawet w 39. Znaczy no tak, ale w sensie jakby, wiesz, gdyby Chodziło o cokolwiek... czołg do czołgu, tak. Cokolwiek pokombinować. Natomiast, bo tam jeszcze później jest w 1944, więc jest kwestia powstania, no i też tam jeszcze twarde istnieją, żyją, są wykorzystywane, więc to byłoby dopiero triki, gdyby tam nie twardy był leopard. Ale akurat szczerosomaki tam są nasze, zostawmy to na boku. Natomiast w zasadzie dla tej broni. My jesteśmy w stanie załatwiać dwoma śmigłowcami, znaczy przynajmniej autor tak twierdzi, ale myślę, że tak uczciwie by było, skrzydło bombowców z tamtego czasu, tak? No bo wznoszenie się, radary, cała ta reszta, w ogóle rzeczy, które są nie do pomyślenia. Ale ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo kwestia tej tak zwanej zdrady 1939 roku. Co do 1945, to już 1944 w sensie Teheran, potem Jałta, Poczdam, to jest jakby odrębna kwestia. Ale wróćmy do 1939. Ja wiem, znowu zabrzmi to jak romantyczka, niech będzie. Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę III Rzeszy. Francja i Wielka Brytania tak przetrzebione wielką wojną, z tak potężnymi stratami, i z tak potężnym pokiereszowaniem fizycznym i psychicznym ludzi, jednak tą wojnę wypowiadają. To, jaki ona ma potem przebieg, jak to się wszystko kończy, to jest odrębna historia, ale wchodzą do gry. A więc ja się zastanawiam, tak uczciwie mówiąc, dlaczego my ciągle żyjemy mitem, że zostaliśmy w tym 30 tak całkowicie zdradzeni. Ja Myśmy nie się z tym zostali nie zgadzam, zdradzeni. zostaliśmy Rząd całkowicie polski miał zdradzeni. świadomość tego, jak będzie przebiegała ofensywa, kiedy ta ofensywa na zachodzie może wystartować, jaki potencjał ma możliwość wykorzystać Wielka Brytania, a dobrze wiedzieliśmy w 1939, że jedyny potencjał, jaki Wielka Brytania może wykorzystać, to jest flota, która nie wpłynie i tak na Bałtyk, bo
co na tym Bałtyku będzie robić tak naprawdę w odcięciu od swojego zaplecza. Jeżeli chodzi o armię francuską, wiedzieliśmy i polski rząd też wiedział, czym dysponuje Francja, jak Francja do tego podchodzi. Wiemy, co się stało 9 września, jaką decyzję podjęto w momencie kulminacyjnym września 39, czyli tutaj bitwy nad Bzurą. I tak naprawdę nie możemy powiedzieć, że zostaliśmy zdradzeni. To, że do dzisiaj gdzieś tam figurują słowa nie będziemy umierać za Gdańsk, pojawia się dzisiaj właśnie to samo we Francji, że nie będziemy umierać przecież za Ukrainę. No, słuchajcie, ale oni później umierali pod Sedanem, pod Dunkierką, pod Paryżem, nad Sommą, więc tutaj naprawdę dzisiaj możemy to prowadzić poza naszymi granicami, tak? To Ukraina przyjmuje dzisiaj te ciosy i ona się broni. Natomiast czy my będziemy dążyć do tego, żeby w końcu za kilka lat ktoś bombardował nasze miasta? Jeżeli dojdzie do tego, nie chciałbym tego tak naprawdę. Swój przydział mam, wiem, gdzie będę, jakby coś się stało i nie zamierzam uciekać. Natomiast nie można dzisiaj mówić z perspektywy takiej, że dzisiaj nie będziemy za kogoś umierać. My dzisiaj dajemy broń, dajemy amunicję Ukraińcom, którzy walczą tak naprawdę o swój dom, o siebie, o swoją przyszłość Tu jest jeszcze i ważne, zabezpieczają. bo mnóstwo właśnie jest analogii, że NATO nas zdradzi, jak nas zdradzono w 1939. No i teraz pytanie, czy tak naprawdę nas zdradzono w 1939. Tutaj Państwu wyjaśniliśmy, że to jest już teza mocno dyskusyjna, w przeciwieństwie do potem traktatów po II wojnie, bo to są już dwie odrębne rzeczy, ale też trzeba byłoby poważną analizę przeprowadzić, dlaczego tak, a nie inaczej się to wszystko potoczyło, bo wszyscy mniej więcej wiemy, dlaczego Stany Zjednoczone nie były w stanie aż tak mocno się po naszej stronie zaangażować. Natomiast to jest też jeden z tych mitów, który moim zdaniem należy w jakiś tam sposób przynajmniej próbować nadkruszyć, niezależnie od tego, że zostanę na pewno znowu, to będzie kolejny kamyczek na zasadzie, a naiwna romantyczka, okej. Okay. Ja dorzucę teraz coś do tego koszyczka, bo 39 jak 39 już został rozkminiony, ale jedna rzecz musi być jeszcze poruszona. To, co Polska jako Druga Rzeczpospolita zaniedbała, bo umowy z Francją i Wielką Brytanią przewidywały, że mamy zatrzymać przez odpowiednią ilość czasu, żeby dać czas na to, żeby mogli ogłosić mobilizację. Powołane jednostki zapakować na statki i nawet jakiekolwiek wsparcie, głównie armii francuskiej jako sił lądowych, pod osłoną i w wykonaniu floty brytyjskiej, żeby mogło na przykład trafić do nas. I tego myśmy nie spełnili, bo cały plan obrony i uszykowanie naszej armii był nieadekwatny do sytuacji, a mieliśmy tragiczną sytuację, bo tak naprawdę 2/3 naszej granicy było obsadzone przez jednostki wrogie. I 2 miliony 700 tysięcy armii niemieckiej versus 960 tysięcy polskich żołnierzy po mobilizacji niestety nie dało efektu. A wbicie noża w plecy 17 września dokończyło temat. Więc oceniając sytuację, trzeba być obiektywnym i widzieć nasze niedociągnięcia, winy i też ostatnio świetną rzecz wrzucił ktoś. Że niestety, co robili szpiedzy niemieccy? Jeden z takich szpiegów był w przedstawicielstwie wojskowym, które odbierało produkty starachowickich fabryk broni. I mówione było, że produkowaliśmy świetną broń o świetnej jakości. Tak, to teraz sobie wyobraźmy, że większość armat przeciwlotniczych, zwłaszcza tych 75 mm, których nam potem bardzo brakowało, opóźniano proces przyjmowania na stan armii, bo zdrajca, który tam był, cały czas pod pozorem jakości odrzucał te produkty w maksymalnej liczbie i to szło na złom. Więc mamy tutaj kilka doświadczeń i Warto złego sobie planowania, złej naprawdę organizacji, korzystać. agentury. Proszę? Mówię, że może tak naprawdę warto z nich korzystać, bo to, o czym wspomniałeś, tak ja się tylko uśmiechnęłam pod nosem. Kto ma wiedzieć, ten wie. Słuchajcie, to Też tak też myślę. położenie geograficzne, przyjęty plan obrony, który zakłada obronę wszystkiego, a tak naprawdę do broniąc wszystkiego nie obronimy niczego. Problemy z niektórymi dowódcami. Słuchajcie, ale na to wszystko to i tak, przepraszam, niektórzy mówią, że to nie kampania. Kampania jest dla Niemców, dla nas to jest wojna obronna. To też drudzy powiedzą, że to nie wcale wojna obronna, bo myśmy też atakowali, tak? Natomiast wrzesień 39. Słuchajcie, w porównaniu do 40 roku i tego, co się wyprawiało na froncie zachodnim,
to u nas mamy przykład Armii Kraków, którzy niemieccy sztabowcy rozgrywali przez cały 40 rok, analizując to, co robiła ta armia, wychodząc dwa razy z okrążenia i dopiero wpadając pod Tomaszowem w Kleszcze, gdzie już nie mogła się wydostać. To nogi piechurów tak naprawdę czasem wygrywały wyścig z motorem tak naprawdę niemieckim, więc chwała dla obrońców 39, którzy oddali swoje życie w obronie Rzeczpospolitej i tych, którzy niezłomnie przedzierali się później na zachód do armii we Francji i do Wielkiej Brytanii. Ale dzisiaj mamy armię polską nowego wzoru tak naprawdę i myślę, że w Nie czas... używaj tego zwrotu. Dobrze, Nie używaj przepraszam, tego zwrotu. przepraszam, już wiem, przepraszam, nie będę mówił nowego wzoru, ale mamy dzisiaj armię Wojska Polskiego, która naprawdę przywraca część jednostek historycznych. Mamy pierwszą dywizję Legionów, przecież dywizję piechoty Legionów, tak. Mamy przecież 18. niezłomną, żelazną dywizję, która została też przywrócona. Ona miała wielki wkład w wojnie z bolszewizmem, przecież pod Brodami walcząc. Tak naprawdę moglibyśmy tu wymieniać szereg różnych formacji. I dobrze, że przywracamy. Natomiast my potrzebujemy tego czasu, żeby te zdolności odbudować. Natomiast ten czas daje nam Ukraina dzisiaj. I tak jak będziemy ich wspierać, tak dużo my będziemy mieć czasu, a potencjał Rosji będzie malał, mam nadzieję. No tak mam nadzieję, jeszcze a propos nazewnictwa 18. Dywizja, ale też moja ukochana pierwsza pancerna imienia Tadeusza Kościuszki ciągle. Proszę. Po prostu Każdy ma bardzo swoich dobrze. faworytów. Każdy ma swoich faworytów. Dobrze, moi drodzy, minęła nam ponad godzinka tej rozmowy, bardzo ciekawej. Przebiegliśmy się przez refleksję po debacie, jaka była na kanale Zero. Zajrzeliśmy do Białorusi, do Baćki i skomentowaliśmy też w krótkich słowach wybory na Putina. Wybory Putina na Putina, może tak, bo powinni zmienić to słowo. Po co prezydent? Wystarczy mówić Putin. I na koniec porozmawialiśmy sobie o tym, jak jest postrzegany sojusz, w którym jesteśmy, co z nim, jak z nim i dlaczego. Pojawił się romantyzm, pojawił się pragmatyzm, ale i tak opinia jest jednoznaczna. Być w tym zestawie jest dobrze. Konstruktywny OPR czasami jest potrzebny po to, żeby zidentyfikować błędy i wypracować sposoby poprawy stanu rzeczy, bo co jakiś czas taka ewaluacja jest potrzebna. To się wydarzyło. Trzeba trochę zagęścić ruchy w pewnych kwestiach, bo stracono czas. Przykładem jest ta kwestia 500 milionów euro na zdolności produkcji amunicji, a myśmy dostali tylko 2 miliony, ale prosta odpowiedź. Dlaczego 2? Bo złożyliśmy na 11 milionów. A dlaczego tylko na 11 milionów? Bo trzeba mieć swoje wkłady własne. A dlaczego i tak dlaczego, dlaczego? Wina najpierw leży po naszej stronie w tym zakresie, niestety, o zaniedbania, ale zaniedbania z okresu 30 lat redukcji prawdziwych zdolności naszego przemysłu obronnego. I to tak, zamykając. Więc teraz już nie ma czasu na spowolnienia, trzeba przyspieszyć, bo wiemy, jakie są zdolności państw autorytarnych do wyciskania z gospodarki i społeczeństwa tego, co władza tych państw autorytarnych chce osiągnąć. I tym optymistycznym akcentem, że wszystkie ręce na pokład i do przodu, chciałbym dzisiaj zakończyć i podziękować bardzo Tobie, Aniu, za to, że miałaś dla nas czas. Bardzo mi Bardzo dziękuję miło. też. Martin, my się umawialiśmy, że chcieliśmy pogadać z Anią. Tak. Złapaliśmy się w ten sposób we dwóch, żeby to zrobić za jednym podejściem, więc dziękujemy. Ja tobie, A ja Marcin, tobie. bardzo A dziękuję. bardzo dziękuję pani Ani, że mogłem też poznać i Ja się porozmawiać. też. Ja Ja się dziękuję. też cieszę. Dziękujemy wspólnie wszystkim naszym widzom. Zachęcamy do tego, żebyście to oglądali. Jak się będzie podobało, to żebyście zalajkowali, skomentowali, udostępnili, żebyście śledzili to, co każdy z nas stara się racjonalnie pisać na swoim profilu Twitterowym i zasilać was wiedzą i informacjami. A pamiętajmy, takich dwóch męskich, wrednych szowinistów, jak my dwaj, to nie ma nigdzie i dlatego absolutnie chylimy czoła przed wiedzą i umiejętnościami koleżanki Anny. Dziękuję Zgadza się. bardzo. Dziękujemy. Dziękuję Pozdrawiamy. ślicznie. Cześć. Kłaniam się.